Nazywam się Jacek Kozłowski. Z pochodzenia jestem kielczaninem, co młodość w Kielcach spędziłem, natomiast obecnie mieszkam w Radomsku już od wielu lat. W Radomsku też pracuję zawodowo, a po pracy zajmuję się, moją pasją jest pisanie ikony, ikona ogólnie rzecz biorąc. Chciałem podziękować za zaproszenie, chciałem podziękować za to, za Was wszystkich, że przyszliście tutaj. Zdaję sobie sprawę, że jest to też dzięki Łabiemu, który zaraz będzie tutaj koncertował na tej scenie. No a jak Łabi, to Bieszczady, jak Bieszczady, to Cerkiew, Łemkowszczyzna, to też ikona. Także fajnie się to wszystko tutaj składa, bo przyjechałem, żeby przedstawić Wam ikonę świętego Jerzego. Jest to święty Jerzy, który zabija smoka. I ikona świętego Jerzego, jak każda ikona, jest pisana. Jest napisana, ponieważ zapisane jest, są na tej ikonie symbole. I są to, jest to symbolika i w kolorach, jest to symbolika w gestach, a także w przedstawieniu, w kompozycji. No jeżeli chodzi o symbolikę koloru w tej ikonie, jak nie tylko tej, w całej ikonografii kolor czarny oznacza piekło, oznacza grzech. I na tym przykładzie widzimy, jak tutaj z tej pieczary, z tej czarnej czeluści wychodzi smok. Smok wije się niczym wąż, a pod jego skorupą kryje się szatan. Powyżej postać białego konia. Ta postać jest bardzo taka graficznie prosta. Przyznam się, że pisząc tą ikonę miałem nawet takie zakusy, żeby nałożyć tam jakieś światło cienie, żeby bardziej naturalistycznie pokazać tego konia, ale no szybko się zmiarkowałem, tak robić nie wolno, ponieważ pisząc ikonę należy trzymać się kanonu. A kanon w przypadku tej ikony właśnie mówił, że postać konia ma być jasna, nieskazitelna i ma to być jako taki symbol Ducha Świętego, bo właśnie tym symbolem jest Duch Święty w tym wypadku. Duch Święty na swoim grzbiecie niesie świętego Jerzego. Święty Jerzy jest młodzieńcem, rycerzem. Na jego twarzy widzimy taki stoicki spokój, nie ma żadnego grymasu. Pomimo tej całej sytuacji, jaka tu właśnie następuje, jest to no, potężny akt taki zabicia smoka, zabicia szatana. Święty Jerzy stoickim spokojem zawierzył Bogu, daje się ponieść Duchowi Świętemu tak, jak Duch Święty go prowadzi. Także na uwagę należy zwrócić, jeżeli chodzi o ustawienie właśnie rąk świętego Jerzego. Te ręce ustawione są w taki sposób, no po ludzku to byśmy sobie wyobrazili, że te dłonie powinny być zaciśnięte w pięść, trzymać tą włócznię, żeby mocno wbić, żeby ugodzić tego smoka, prawda? Natomiast tutaj te ręce są ustawione w takim geście, jakby gra na instrumencie, ja to tak porównuję, bo tak jakby grał na harfie, tak jakby ewentualnie na gryfie wygrywał cedur. Lekko trzyma tą włócznię, ponieważ walka nad złem nie jest siłą człowieka, nie jest mocą człowieka, ale jest mocą boską. Jest tutaj Duch Święty robi całą robotę. Jeszcze tak, no tu taki stoicki spokój, ale jeżeli chodzi o szatę, o pelerynę, jest taka rozwiana bardzo w takim ekspresyjny sposób. I tu też można zauważyć właśnie taką ciekawostkę, że ta szata poddaje się temu pędowi, temu wiatru, tak jak chorągiewka. Szata jest to rzecz, nie ma woli, nie ma duszy, natomiast człowiek ma swoją wolę. Święty Jerzy tutaj jest ze stoickim spokojem, robi swoje po prostu. Naokoło głowy świętego Jerzego złoty nimb. No, bezsprzecznie wiemy, że mamy do czynienia ze świętym. W górnym prawym rogu, z pomiędzy takich obłoków, wystaje dłoń. Jest to dłoń Boga Trójjedynego Prawdziwego i ta dłoń jest w geście błogosławieństwa świętemu Jerzemu.
prowadzeniu świętego Jerzego. I mamy trzy takie palce wystawione w tym geście błogosławieństwa na znak Trójcy Świętej. I podobnie symbolem Trójcy Świętej są trzy szczyty gór, które widzimy na horyzoncie. Jeszcze na uwagę należy zwrócić tutaj na głowę smoka. Ja gdzieś takie porównanie przeczytałem, że ta głowa smoka podobna jest do głowy kaczki. No taki dziób ma, taka niewinna, taka bezbronna kaczka, prawda? No i tutaj właśnie pokazane jest, jak szatan jest, jakim jest po prostu mistrzem kamuflażu, kłamcą, prawda? Natomiast święty Jerzy spokojnie nie daje się poddać temu kłamstwu. On zapatrzony jest w wolę Bożą i daje się ponieść Duchowi Świętemu. Kolor czerwony to tło. Kolor czerwony, purpura, jest to symbol królewskości, jest to symbol wojowniczości, ale także symbol przelanej krwi. I to zarówno przelanej krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu, ale też przelanej krwi świętego Jerzego, bowiem święty Jerzy był męczennikiem, jest męczennikiem. Został zgładzony za to, że nie zaparł się swojej wiary chrześcijańskiej. Kazano mu, żeby pokłonił się bożkom. On się na to nie zgodził, został torturowany, wiele mąk na nim odbywano. Natomiast no, on się nie dał złamać i ostatecznie został zabity poprzez cięcie głowy. Jeszcze co tutaj warto właśnie zwrócić uwagę, co jest takie charakterystyczne w ikonie w porównaniu do innych obrazów. Nie znajdziemy tutaj podpisu autora ikony. Autor ikony jest tutaj w tym przypadku osobą, no w cieniu jest nieważną. Ważne jest przedstawienie na ikonie osoby świętej, osoby przedstawianej. I tutaj właśnie mamy taki podpis przy głowie świętego Jerzego. Jest to napis święty Jerzy. Nieco mniejsze litery po prawej stronie to są inicjały IC, XC, czyli Jezus Chrystus. Podpisany, nie ma tu możliwości o pomyłce jakiejkolwiek. No i jeżeli chodzi o taką przedstawienie tej ikony pokrótce, to właśnie to jest ta ikona napisana takimi symbolami. Według takich kanonów, które po prostu nakazują pisanie tej ikony, począwszy od przygotowania, począwszy od materiałów naturalnych, z których stworzona jest ikona, a zakończywszy na modlitwie, bo modlitwa musi towarzyszyć przy pisaniu ikony. Jeżeli chcemy stworzyć ikonę, to nie możemy przypisywać sobie tu jakiegoś artyzmu, ale artystą jest Pan Bóg. Jemu oddajemy tutaj pierwsze skrzypce. No to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Brawo! Pytanie. Czemu Pan się boi inicjały zaziłeś? Swoje inicjały jako twórca. To znaczy, ja się nie boję swoich inicjałów tutaj zamieścić. Inicjały są, tak jak mówię, to jest kanon, to jest takie prawidło ikony. Nigdy nie wolno podpisywać się, autor nie powinien podpisywać ikony. A to dlatego, ikony nigdy nie może, nawet z tyłu nie powinna być podpisana. Ponieważ jest takie, no, takie słuszne porzekadło, że ikona jest nieludzką ręką uczyniona. Jest oczywiście, tak jak ja maluję tą ikonę, mam pędzle, te ruchy ręki idą, ale to nie ja tutaj jestem osobą w centrum. W centrum jest to, ikona jest obrazem świętym i tutaj autor nie jest ważny. No dobrze, ale teraz jak Rublowat, jak tam, wiedzieli, że to Rublow jest, czy według kanonu, jak malował, dochodzili? Ikony, tak? To znaczy tam, jeżeli chodzi o znanych takich wykonawców ikon, to tam też, z tego co mi jest wiadomo, no jestem przekonany, że tam nie ma ich podpisów. To jest po prostu taka tradycja. No dobrze, ale za 200 lat ci specjaliści od dzieł sztuki będą mieli tak wódkę.
To na wagę. Tak, oczywiście, że tak. No i właśnie w tym rzecz. Że no dobrze, ale może jak, i niech jak mają, prawda? Znajdą rublona. Kryminalistyka, wszystko. No dobrze, no rublowa, jak tam tego. Za 200 lat, bo po DNA dojdą do pana. Jak tak? Dojdą, to już nie nasza rzecz. Dobrze. Niech się trochę pomęczą, ale prawda? Ale pytanie pan tworzy dla siebie, dla kogo? Do szuflady? Ja masz jeszcze tej wody? Ikony tworzę, ja nie tworzę ikony na akord, i to jest moja pasja. Ja ikonami nie handluję. Ikony do tej pory to, jeżeli już coś, to podarowałem bliskim osobom. Kilka ikon mam w swoim mieszkaniu. Dalej nad następnymi pracuję. To ja podam swój adres w takim razie.